Otwieram sesję Rady Gminy w Bejcach. Serdecznie witam pana wójta, radnych, sołtysów, wszystkich pracowników urzędu. Nas tam 15 radnych jest 15, także sesja jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. I pozwólcie państwo, że sobie siądę, będzie dogodniej. Proponowany porządek obrad jest następujący. Otwarcie sesji Rady Gminy, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, protokół numer 12/2019, protokół numer 13/2019, informacje wójta gminy z działalności międzysesyjnej, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bejce na lata 2019-2033, zmian w budżecie gminy na 2019 rok, wieloletniej prognozy finansowej gminy Bejce na lata 2020-2033, uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok, zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych, ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, określenie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ustalenie stawek opłaty za pojemniki, worki o określonej pojemności przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. Ustalenie ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bejce. Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bejce. Określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Bejsce za rok szkolny 2019-2020. Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Zmieniające uchwały nr 9/58/2007 Rady Gminy w Bejscach z dnia 15 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach. Nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bejscach. Sprawy różne i zamknięcie obrad. Czy ktoś z pań i panów radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę uwag. Przystępujemy do głosowania w porządku obrad. Rozejmijmy się. Nie, ja się powiem.
Za przyjęciem porządku obrad głosowały wszystkie radni. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, to jest protokołu numer 12 i 13 2019 roku. I zgodnie z naszą umową wszyscy radni zapoznali się z treścią protokołu, który jest wyłożony w biurze rady i przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni. Przystępujemy do następnego punktu. Informacja wójta z działalności międzystacyjnej. Proszę panie wójcie. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie sołtysi. Chciałem przybliżyć wam parę tematów związanych może nie z działalnością w tym okresie międzystacyjnym, ale w tym roku nie rozmawialiśmy nic na temat przede wszystkim NIDY. Chodzi o funkcjonowanie NIDY 2000 w Starym Korczynie. Konstytuował się w tamtym roku tam zarząd. Z każdej gminy jest przedstawiciel zarządu. Tak jak jest w statucie, przedstawicielem zarządu z naszej gminy jest moja osoba. W komisji rewizyjnej jest kierownik Zbigniew Anielski. Przez cały rok funkcjonowania obowiązywały stawki za wodę w granicach 3,81 zł dla nas, dla gminy Bejsce. Było to podyktowane tym, mieliśmy o 50 groszy wyższą stawkę, że poprzednio podjęta była tutaj decyzja odnośnie tego, że wodomierze mają być uregulowane, wymienione, a zapłata ma być z podniesienia cen za wodę. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że gmina Bejsce bierze na dzień dzisiejszy 93 239 metrów sześciennych wody. Jest to u nas wzrost. W 2018 roku braliśmy wody 886 tysięcy, teraz 93. Opatowiec bierze 91 tysięcy. Wody Kazimierza nie bierze dużo, bo 17 600, żebyście wiedzieli. Duży spadek jest na Koszycach. Koszyce brały 92 tysiące, a teraz tylko 25 tysięcy wody. Swoje ujęcie gdzieś tam kombinują. Troszkę jest problemów w związku z Koszycami. Natomiast Szczurowa bierze już wodę hurtową, bo zarówno Koszyce, Szczurowa, jako członkowie związku, oni biorą wodę hurtową i rozprowadzają i dystrybuują przez swoją zakład komunalny. Także Szczurowa bierze 164 340 litrów, największym odbiorcą jest u nas. Poza związek sprzedajemy wodę dla Solca Zdroju. W tym roku już wzięli 66 587 litrów. I dla Nowego Korczyna, który bierze wodę wtedy, gdy ma jakieś tam problemy ze swoimi wydajnością ze swoich studni, średnio bierze w granicach 10 000 metrów sześciennych. Na jednym z ostatnich zarządów zostały ustalone nowe stawki taryf za wodę. Dla Bejsc i dla wszystkich tych gmin, które są w związku, a płacą detal,
będzie dla nas 3,85, czyli tylko 4 grosze wzrośnie, ze względu na to, że wniosek mój był taki, aby inne gminy albo nam obniżyć do wartości takiej, albo podnieść innym gminom do naszej stawki. I tak zostało to przyjęte, że będzie 3,85 netto, czyli 4 grosze tylko drożeje woda. Wejdzie to w życie po okresie gdzieś 3 miesięcy, bodajże gdzieś w kwietniu, ze względu na to, że taryfy muszą być zatwierdzone przez Wody Polskie. Zorganizowaliśmy tam przetarg razem z miastem Kazimierza, był puszczony przetarg na energię. No niestety energia zdrożała 49,8%, czyli prawie 50% energia poszła. Na dzień dzisiejszy utrzymujemy te stawki ze względu na to, że wygospodarowaliśmy tam blisko 1 000 000 zł oszczędności podczas tego ostatniego roku funkcjonowania. Składkę członkowską, którą my płacimy, 252 190, gdzie była omawiana przy budżecie przez panią skarbnik, została utrzymana na pułapie roku 2019 na rok 2020, czyli praktycznie nie wzrasta. Nie zwalniamy z podatku NIDY jako gmina, tylko po prostu składkę członkowską płacimy i podatki płacimy, oni później nam to zwracamy i te pieniądze w postaci składki. Pierwsza umowa w 2018 roku była na rok, w 2019 roku była na rok, ona się kończy teraz z końcem roku. No myślę, że będzie przygotowana umowa z dniem jutrzejszym, zostanie podpisana umowa na kolejny okres funkcjonowania tej NIDY. Myślę, że wodomierze na terenie całej gminy już zostały wymienione, gdzieś tam tylko ponoć sporadycznie nie ma. Złożyłem wniosek, aby przynajmniej 2 lub 3 hydranty, w zależności od wielkości miejscowości, były czynne, ale to przede wszystkim chodzi mi o są teraz te hydranty, że się same odpowietrzają i nie zamarza w nich, także żeby można było z nich szybko się zatankować. I takie wniosek został złożony. Podczas nawet tych suszy z tamtego roku nie było problemu z dostawą z wody. Planowana jest modernizacja ujęcia. Chcemy przejść na nowocześniejszy. Kiedyś była ona nowoczesna, już dzisiaj są nowsze technologie. Chcemy zrobić taki basen wcześniejszy, gdzie tam będą pierwsze osadniki. W tej rzece i dopiero stamtąd będzie już pierwsza woda będzie czerpana. Podczas tych ostatnich powodzi troszeczkę woda była różnej jakości, niemniej jednak funkcjonowały tylko 3 filtry. Na dzień dzisiejszy 2 były zapasowe, wszystkie 5 filtrów filtrują wodę. Są wszelkie na to sanepidowskie zaświadczenia o przydatności wody. Jeżeli byłyby jakieś problemy w poszczególnych miejscowościach, czy sołectwach, czy nawet indywidualnie, to proszę zgłaszajcie. Ja tam co najmniej raz w miesiącu jestem na tej NIDzie. Jestem wiceprzewodniczącym zarządu, więc często jestem tam i mogę coś tam skorygować, jeżeli by coś wymagało jakiejś tam korekty. Kolejną sprawą, to chciałem powiedzieć, bo już dzisiaj tu na komisji było, odbyło się przetarg na śmieci, czyli na zbieranie odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy została podpisana umowa na kwotę 389 996,96 zł. Utrzymujemy stawki 11 zł od osoby. Będziemy to przy uchwałach poszczególnych. Będziemy omawiać to dość szczegółowo, bo tam będzie urozmaicone to, co czytał pan przewodniczący w projektach i o domki letniskowe i inne niezamieszkałe budynki. Budynki z kompostownikami, bez kompostowników, także zobaczycie państwo, bo to przede wszystkim do sołtysów, bo tu dzisiaj było to omawiane.
Co jeszcze? W ostatnich dniach odbyła się kontrola realizacji zadania z PROW-u 2014-20, to jest budowa siedliska w Grodowicach. Wynik kontroli pozytywny. Zwrócono nam już pieniądze w 100%. Także rozliczona jest cała siedlica. W międzyczasie została zakupiona już przyczepa do naszego ciągnika, tutaj, który już mamy, i zamówione, czekamy właśnie teraz na, już na dniach będzie wykonany, czyli puk i plus tłuc do ciągnika i rozsypnik z całym oświetleniem ze wszystkim. Dzisiaj już to będziemy płacić, będzie to zamontowane w najbliższym czasie do ciągnika jako do zimowego utrzymania. Bo jak wiecie, będziemy chcieli przejść na własne, przynajmniej częściowe własne utrzymanie swoim sprzętem. Niemniej jednak jest przetarg na ten rok i funkcjonuje, jest po prostu wybrany wykonawca. Tak jak chyba w ubiegłym roku, ja tam nie znam tego wykonawcy, to chyba ten pan Misiaszek, więc świadczy nam usługi, on chyba już teraz raz chyba wyjechał i świadczył nam usługi, ale po części będziemy chcieli wejść na własne zadania. I jeszcze jedna sprawa, panie przewodniczący, taka, którą będę musiał przygotowywać. W 2013 roku została podjęta uchwała Rady Gminy jako porozumienie do dysponowania gruntu z powiatem kazimierskim na chodniki przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy. 31, czyli jutro, mija 5 lat, a więc trwałość projektu kończy się 31 grudnia 2019 roku i zgodnie z tym porozumieniem wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek powiatu w terminie 30 dni po upływie okresu trwałości tego projektu. A więc w styczniu będziemy musieli podjąć uchwałę. W kolejnym punkcie właśnie tu pisze, że Rada Gminy przekazując chodnik udzieli pomocy rzeczowej powiatowi w rozumieniu artykułu 216 ust. 2 punkt 5 ustawy o finansach publicznych. I takowa uchwała zostanie przygotowana jako pomoc rzeczowa dla powiatu. No pomoc będzie dla powiatu, dla nas jeszcze zostanie kilkanaście lat ładnych płacenia po prostu kredytu z tego tytułu. No i chodniki zostaną oddane. Dlaczego też zostaną oddane? Zostaną oddane po to, bo wchodzi teraz już za niedługo utrzymanie tych chodników i utrzymanie zarówno zimowe, letnie i tak dalej. Chcemy też to już się pozbyć, a wynika to również z naszego porozumienia, gdzie to będzie trzeba wykonać. Nasz prawnik jeszcze wszystko to prawda, jak to można, żeby zrobić to bezkolizyjnie, czyli właściwie tą pomoc rzeczową udzielić, żeby po prostu nie było żadnych tutaj problemów z tym związanych. Nie było jeszcze kontroli tego. Być może, że nie wiem jak termin płatności, być może, że to było w styczniu płacone, a więc jeszcze te 5 lat się troszeczkę przedłuży, bo niby trwało się do 31 grudnia, ale tam w umowie jest zapis taki, że nie krócej niż do ostatniej płatności. Nie wiem, pani skarbnik, do kiedy ta płatność była, ale w najbliższym czasie zostanie to przygotowane i jeszcze raz będzie pod obróbkę Rady porozumienie z tego tytułu. Ja na razie bym miał tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Następnym punktem jest rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała to jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Bejsce na lata 2019 i 2033. Zmiany zostały wprowadzone następujące uchwały. W uchwale nr 3/23
przez 2018 Rady Gminy Bejsce z 28 grudnia 2018 roku w uchwale nr 4 przez 34/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 30 stycznia 2019 roku w uchwale nr 7 przez 54/2019 Rady Gminy Bejsce z 30 maja 2019 roku w uchwale nr 8 łamane przez 62/2019 Rady Gminy Bejsce z 28 czerwca 2019 roku w uchwale nr 9 przez 66/2019 Rady Gminy Bejsce z 12 sierpnia 2019 roku w uchwale nr 10/69/2019 Rady Gminy Bejsce z 12 sierpnia 2019 roku w uchwale nr 11/76/2019 Rady Gminy Bejsce z 24 października 2019 roku i w uchwale nr 13/88/2019 Rady Gminy Bejsce z dnia 6 grudnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2019-2033. Wprowadza się następujące zmiany. 1. Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do WPF-u otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bejsce na lata 2019-2033 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I przystępujemy do głosowania niniejszej uchwały, ponieważ dokładnie wszystko zostało omówione na komisji. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. I teraz przystępujemy do głosowania następnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 3/24/2018 Rady Gminy Bejsce z 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bejsce na 2019 rok. Uchwale nr 4/35/2019 Rady Gminy Bejsce z 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Uchwale nr 5/43/2019 Rady Gminy Bejsce z 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. W uchwale nr 7/53/2019 Rady Gminy Bejsce z 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale nr 8/61/2019 Rady Gminy Bejsce z 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w uchwale nr 9/67/2019 roku Rady Gminy Bejsce z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, w uchwale nr 10/70/2019 Rady Gminy Bejsce z 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale nr 11/77/2019 Rady Gminy Bejsce z 24 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok i w uchwale nr 13/89/2019 Rady Gminy Bejsce z 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody budżetowe w 2019 roku. 2. Dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki budżetowe w 2019 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega w ogłoszeniu.
podlega ogłoszeniu Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie w dzień podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą to jest uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Beczce na lata 2020-2033. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Beczce na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2033 zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały. Paragraf 3. Przyjmuje się do objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej gminy Beczce na lata 2020-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Upoważnienie się wójta do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazanie uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, dokonywania zmian limitu zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienia dokonywania jak zmian środków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w artykule 38 ust. 1 punkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu. Paragraf 5. Traci moc uchwała Rady Gminy nr 3 łamane przez 20/2018 roku Rady Gminy Beczce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Beczce na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. Przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Następną uchwałą to jest uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Beczce na 2020 rok. Może pani skarbnik. Tak, przyniesiemy Państwo, są tysi nie byli na komisjach, także odnośnie budżetu na 2020 rok, właśnie go dzisiaj uchwalamy. Kwota dochodów będzie wynosiła, planowana kwota dochodów oczywiście 15 625 825 zł. Z tego dochody bieżące 15 171 555 zł, a dochody majątkowe 454 270 zł. Natomiast wydatki kształtują się na poziomie 15 298 685 zł, z czego wydatki bieżące 15 141 899 zł, a wydatki majątkowe 156 786 zł. W przyszłym roku planowana jest wpłata rat kredytu w wysokości 327 140 zł i taka właśnie też będzie kwota rozchodów.
Tworzymy rezerwę ogólną w wysokości 50 tysięcy i zgodnie z ustawą, obowiązkiem ustawowym 0,1% rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 44 tysięcy. Ustalamy dochody znaczone na gospodarowanie odpadami, czyli tzw. śmieci w wysokości 387 400 zł po stronie dochodów i wydatków. Dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań w zwalczaniu narkomanii alkoholu 29 400 zł, ochrony środowiska 10 000 zł i opłaty skorzystania z przystanku w wysokości 1500 zł. Dodatkowo przeznaczamy też dotacje dla klubu sportowego i dla biblioteki. Oprócz tego jest nowy rok, jak wiecie Państwo, sołtysi Fundusz Sołecki. W związku z tym na rok przyszły, 2020, zabezpieczona kwota w budżecie na Fundusz Sołecki to 249 238 zł i 91 groszy. To jest kwota na wszystkie zadania, o które Państwo wnioskowali. Wszystkie są zabezpieczone. Jedne są bieżące, jedne są majątkowe, tam się też zdarzyły, ale wszystkie są zabezpieczone. To tyle w skrócie odnośnie budżetu. Dziękuję bardzo Pani Karolin. Przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, jeden głos był wstrzymujący. Przystępujemy do następnej uchwały, to jest w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Paragraf pierwszy. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę pod nazwą Piotrkowice Królewice położoną na działce numer 151 w obrębie numer 12 Piotrkowice gmina Bejska. Dwa. Przebieg drogi gminnej wymienione w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bejsko. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czy może Pan Wójta są wyjaśni? Proszę Państwa, jest to droga w Piotrkowicach za szkołą w kierunku Pana Drewny. Tam zrobiliśmy nawierzchnię asfaltową i dlatego chcemy ją zrobić jako drogę gminną. Ona była dotychczas tą drogą dojazdową wewnętrzną. A po drugie związane to jest też z opłatami urządzeń, które są przewijane pod drogami. Jeżeli byłaby droga wewnętrzna, to gmina nie może pobrać opłaty, a pod drogą gminną jak najbardziej dotyczy to przyłączy energetycznych, czy tam wodociągów, czy innych. Z tego jest opłata coroczna. W związku z tym no, chcemy tą drogę tak naprawdę do dróg gminnych. Od razu może powiem o drugiej uchwale, która będzie o tym związana. Ona jest z tą samą drogą, a dotyczy ten przebiegu tej drogi, gdyż każda droga musi mieć i początek i koniec. I tu jest właśnie opisane, gdzie ona się zaczyna i gdzie się kończy. I ta druga uchwała jest związana z tą pierwszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Komisarzowi i przystępuję do głosowania. Thank you.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą to jest uchwała, którą mówił pan kierownik, to jest uchwała tożsama z tą poprzednią. Zmieniająca uchwała Rady Gminy Bejsce, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminy. Paragraf pierwszy w załączniku do uchwały numer 27 przez 197 łamane przez 2017 Rady Gminy Bejsce z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminy. Zmienionej uchwałą numer 2 przez 16 przez 2018 z dnia 27 listopada 2018 roku oraz uchwałą numer 10 przez 75 2019 roku z 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany. Po liczbie porządkowej 38 dodaje się liczbę porządkową 39 w brzmieniu nazwa drogi Piotrkowice Królewice od drogi gminnej numer 307001 P Przedmieście Zapiekłe Góry Kęsów do działki ewidencyjnej numer 498 w Królewicach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bejsce. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. I przystępujemy do głosowania. Przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą to jest uchwała Rady Gminy Bejsce w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych. I uchwała została omówiona szeroko na komisji i bardzo prosił pana wójta, żeby są przybliżyli uchwały. Proszę państwa, uchwała w sprawie ustalenia wysokości składek opłaty była podejmowana w 2016 roku pierwsza. Od tego czasu za umieszczenie urządzenia w drogach gminnych jest pobierana opłata. W tej chwili zmieniła się ustawa o drogach i tam zostały wymienione kwoty, jakie nie należy przekroczyć przy tych opłatach. Tam w uzasadnieniu jest tam wymienione te kwoty, które nie można przekroczyć, a dotyczy to urządzeń związanych z światłowodami, gdyż pan minister chciał obniżyć te kwoty związane z tym, żeby była większa dostępność ludzi do internetu. W związku z tym ta uchwała jest dostosowana do tych opłat, o których tam się mówi. I podniesiona została stawka od 1 metra kwadratowego zajęcia pasa drogowego wszystkich urządzeń niezwiązanych z internetem do 50 zł w obszarze zabudowanym. Dotychczas było 40 zł. To jest opłata roczna, którą ponosi właściciel tej infrastruktury, która się mieści w drodze gminy. To tyle. Dziękuję bardzo. Przystępuję do głosowania. Thank you.
przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą jest uchwała Rady Gminy Bejce w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostujących odpady, stanowiące odpady komunalne kompostowników przydomowych. I mogę panu powiedzieć. Szanowni Państwo, niniejsze uregulowania są uwarunkowane zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i tak jak mówiłem w informacji, że kwota po przetargu, jaka jest przeznaczona, to 389 tysięcy. Wystarcza nam na to, żeby na dzień dzisiejszy utrzymać miesięczne opłaty w wysokości 11 zł. Z tym, że w paragrafie drugim tej uchwały jest zapis 12 zł. To jest związane z tym, że 12 zł, kto nie będzie posiadał kompostownika, będzie płacił, natomiast większość gospodarstw indywidualnych, a dotyczy się to do gospodarstw indywidualnych, dla mieszkańców będzie to 11 zł, dla mieszkańców zbiorówki, czyli zamieszkałych w blokach, będzie to 12 zł. Natomiast szersze informacje już tutaj Tomku bardzo proszę, żebyś przekazał. I może Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to omówimy cały zakres tych czterech uchwał, a dopiero po tym podejmiecie, będzie głosowanie i po kolei byśmy omówili. Tak Pan tutaj stwierdził, tutaj wstępnie, taki zabieg trochę kosmetyczny tej naszej uchwały właśnie stawek dla nieruchomości zamieszkałych, czyli dla nas po prostu mieszkańców. Musieliśmy podwyższyć złotówkę, żeby obniżyć o złotówkę. I dalej zostanie 11 od osoby, jeśli ktoś będzie ten kompostownik domowy posiadał. No poza tymi właśnie nieruchomościami wielolokalowymi, bo tam właśnie z mocy ustawy już nie ma możliwości obniżyć tej, z uwagi na ten kompostownik. No i co, w związku z powyższym też mamy tą następne, omówię dwie uchwały. Tutaj do tych zamieszkały to tyle. W sumie to 11 zł, ktoś ma kompostownik. A, no i tak, nie mamy ograniczenia. Wcześniej mieliśmy ograniczenie do zasady domowego 6 osób i powyżej płaciliśmy 66 zł. Jedna stawka była graniczna. Górna, teraz mamy już naliczane ściśle od osoby zamieszkującej nieruchomość. Czyli jak tych osób będzie 7, no to stawka razy 7, 8 razy stawka razy 8. Nie mamy tego maksymalnej tego limitu. Po prostu mnożymy liczbę mieszkańców razy stawkę. Kolejna właśnie może tu powiem. Jeszcze może to, że do nieselektywnych. No właśnie, tutaj tak, taki straszak dla... Tak, bo jeszcze mówiliśmy już o tym, że we wrześniu tego roku obowiązek segregacji wszedł już w całym kraju. Nie ma już możliwości oddawania odpadów zmieszanych, czyli od stycznia tutaj na naszą uchwałą trzykrotność dajemy stawki tej po prostu... maksymalnie. Czy maksymalnie, no, 36 zł, prawda, to wychodzi tam już wtedy od osoby, gdy ktoś nie segreguje. No, zmieszane będzie decyzją, postępowaniem, to nie takie, nie ma możliwości po prostu zadeklarowania, że nie, po prostu nie segregujemy, oddajemy segregowane. Można było się to rozpocząć, ale myślę, że nie ma co tak już przesadzać. Dlatego też namawiamy wszystkich do tego, aby segregować śmieci, bo to dla nas jest tańsze, jako dla gminy, no ale i dla każdego z mieszkańców jest tańsze. I dzisiaj na komisjach szeroko poruszaliśmy ten temat w gremium rady, żeby również segregować te śmieci w naszych świetlicach, gdzie często to Państwo zawiadujecie tymi jako sołtysi po części, zawiadujecie tymi świetlicami, odbywają się różne imprezy. Segregujmy śmieci, bo my również, jeżeli nie będziemy segregować tych śmieci w swoich
swoich po prostu budynkach, również będziemy płacić jako za śmieci. Tak, decyzją znowu tej strony będzie. Niesegregowanej. No i po co takie duże opłaty? Wiąże się to z wydatkami budżetowymi dość znacznymi. Tak, znaczy ten okres segregacji zarówno jest dla naszych gospodarstw domowych, jak i też dla różnych instytucji, sklepów i biur. Dlatego też z mocy ustawy zmieniamy też stawki odnośnie pojemników i worków dla tych właśnie nieruchomości niezamieszkałych, tak zwanych, gdzie powstają odpady komunalne. I tutaj na komisjach omawialiśmy kwoty, które przyjmiemy teraz do tych, no, 1 stycznia 2020 roku. I tutaj właśnie rozróżnienie za pojemnik o pojemności 1100 litrów, czy takie chyba tutaj w DPS-ie mamy 1100 litrów, te większe pojemniki. Segregacja wszędzie obowiązkowa, czyli mówimy o segregacji, 54 zł za jeden pojemnik. Kwota dotyczy jednokrotnego opróżnienia tego pojemnika w ciągu miesiąca, aby ktoś taki pojemnik, właśnie to też omówimy później, może harmonogram też wywozu odpadów. I tutaj stosunkowo za pojemnik 120 litrów wychodzi nam 5,80 zł. Taką stawkę przyjmujemy za pojemnik 120-litrowy. Ta sama stawka będzie za worek 120-litrowy i za worek 60 litrów wychodzi nam 2,90 zł. Tutaj gdyby ktoś miał inne pojemniki, czy no worki strasznie się nie zmieniają, ale pojemniki, to wtedy trzeba będzie sobie już tam przeliczyć stosunkowo tam wielokrotność tych stawek. I tu znowu jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, w przypadku gdy ktoś nie będzie segregował tych odpadów, no to podczas postępowania administracyjnego wójt może tutaj naliczyć decyzją opłatę, to też będzie trzykrotność tej opłaty, o której mowa tutaj powyżej, czyli za ten pojemnik 1100 litrów 162 zł, za worek 120 litrów 1740. To by było o workach pojemnika. Trzecia z tych uchwał odnośnie stawek. Do tej pory nieruchomości okresowo zamieszkałe liczyliśmy jako kwaso domowe, a wpisywaliśmy sobie okres, w jakim ktoś będzie mieszkał na danej nieruchomości, jakiś letni czy tam ktoś po prostu zamieszkuje czasowo. Teraz ustawa już mówi o jednej opłacie ryczałtowej rocznej za taki domek letniskowy. No i tutaj przyjęliśmy kwotę 88 zł rocznie, niezależnie ile właśnie nie zamieszkiwał, czy miesiąc, dwa, trzy, pół roku, jedna stawka będzie. Też segregacja obowiązuje taką osobę. Nie, to już jest ryczałt. Na cały rok. Może to masz. Przyjęliśmy to tak wstępnie, bo, żeby to miało jakiś sens tego zaliczenia, nie? Tutaj z praktyki widać na naszym terenie takich letników, jak letnicy się przyjeżdżają, są osoby dwie przeważnie w takim domku, para przeważnie przyjeżdża i okres tam od 3 do 6 miesięcy, przyjeźdźmy średnio 4 miesiące. No i razy stawka od tej osoby, tak jak mamy tutaj, tak to mniej więcej już jakoś miało sens to przeliczenie. Wyszło na 88 zł. No, osoba żyje. No, w przypadku, gdy taka osoba też będzie oddawała odpady zmieszane, niezgodnie z przepisami, stawka trzykrotność 264 zł. Ostatnia uchwała, tutaj wiąże się z tym wszystkim, to będzie uchwała odnośnie wzoru deklaracji. Czyli deklaracja uchwalona dzisiaj o moc obowiązkowania będzie miała od 1 stycznia, a dopiero po ukazaniu się w dzienniku urzędowym, prawda, i 14 dni później musimy też przeczekać, żeby nabrała tej mocy urzędowej. I znowu wszystkich musimy tutaj zaprosić do urzędu odnośnie deklaracji. Deklaracja będzie jeden wzór dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na to poszczególne części będą dla każdej nieruchomości. Pierwsza część dla zamieszkałych, czyli dla nas domowników. Druga część będzie dla instytucji, tam biur urzędów. Trzecia część dla nieruchomości mieszanych, takie są małe, czy to jest taka część w domu, ktoś posiada jakąś działalność gospodarczą, prawda, czyli produkuje odpady, to wtedy się sumuje tę kwotę z nieruchomości zamieszkałej, czy z domu i tej działalności gospodarczej.
ta czwarta część tej deklaracji to będzie dla tych właśnie, ten ryczałt dla tych domów letniskowych. Myślę, że można to usprawnić pracę, bo będzie jeden wzór, wszyscy będą z niego korzystać. W harmonogramie mówić już, czy później? Tak, dobra. Też właśnie ta ustawa, która nam tutaj trochę zamieszała, wpłynęła nam tutaj znacznie na rozróżnienie naszego harmonogramu. Tak. Wcześniej mieliśmy raz w miesiącu zmieszane, raz segregowane, jeśli początkiem miesiąca. Głosowanie. No i praktycznie każdy wiedział jak jest, prawda? Miesiąc na miesiąc było to samo powielane. Teraz z mocy ustawy mamy tak, w okresie od stycznia, albo inaczej, od listopada do marca włącznie. Mamy raz na 4 miesiące, na 4 tygodnie mamy zbiórkę odpadów zmieszanych. Wychodzi w miarę dobrze. Od kwietnia do października odpadów zmieszanych nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Do tego też tak tutaj wychodzi, że 2 razy w miesiącu, a w czerwcu nawet i 3 razy w miesiącu będzie jechał ze zmieszanymi odpadami. Nie w kwietniu początkiem i w grudniu początkiem. No tutaj właśnie jak będą deklaracje zbierane, to przygotujemy już kalendarze dla każdego zbora na ubiegły i rozdamy kalendarze. Na początku tutaj sobie się rozdadzą ubiegłówki, tak ten termin odbioru odpadów, a do tego już zgodnie z kalendarzem. I tu będzie częściej. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana kierownika? Ja mam pytanie. Chciałem się zapytać, co z tymi osobami, którzy sobie pojmowali z domów osób i nie płacą. Poszły informacje do tych osób. No ale to już rok minęło. Rok nie płacili. A to nic się nie dzieje. Zapłacą, wszystko uregulują. Tak, no bo nie ma problemu z tym. Na przykład, żeby płacić, to trzeba zrobić deklarację. Tak. Są takie osoby, na przykład, co podają śmieci, ale nie płacą. Nie deklarują się. Wiemy, to wysyłamy im informacje o tym, żeby wezwanie do zgłoszenia się do pisania, a później jak się nie zgłaszają, decyzja wystawiana jest i naliczenie opłaty idzie dalej. Prośba, żeby nam pomagać była jakieś takie osoby, bo my to korygujemy, ale najlepiej Państwo wpisie to Pan wie i jeżeli dotyczy to danej miejscowości. Panie, tak, ja wiem, dlatego wiemy o jakie my, wiemy o jakie osoby chodzi i wystąpiliśmy tam o korektę, o to wszystko, uzgodnienie. Nie wszyscy płacą sołtysa, to też sołtys nie wie. No zgoda, no zgoda. Czy ile osób mieszka w domu, a ile... Tak. Nie, to nie, ale nie o to wychodzi. Kto płaci, a kto nie płaci. Ale to jest taki, że masz pytanie. Nie można kosztować, że 11 razy 10, 10 razy 5, a tyle. Co myślisz, wobec tego przystępujemy do głosowania tych czterech uchwał w sprawie określenia metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowali wszyscy radni. Następną uchwałę druga 6/9 w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. I przystępujemy do głosowania. Nie,
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Następną uchwała to jest uchwała nr 610 Rady Gminy Bełżce z Rady Ustalenia Ryczałtowej Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. I przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i mamy jeszcze ostatnią uchwałę z tego pakietu śmieciowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bełżce. Myślę, że nie będę mówił czytał w całości, bo on się robił bardzo skrupulatnie przed chwilą omówił i przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiamy obrady po przerwie. Następną uchwałą jest uchwała Rady Gminy Wejce w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę. Paragraf pierwszy. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Wejce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 10, łamane przez 72, przez 2019 Rady Gminy Wejce z 27 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wejce. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wejce. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. I proszę pana wójta o wyjaśnienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc tak, mieliśmy wytyk co do uchwały, którą podjęliśmy we wrześniu, uchwalając ten regulamin, w dwóch kwestiach od wojewody. W kwestii takiej, gdzie dodatek motywacyjny był wtedy ustalony od 0 do 9, nadzór twierdzi, że musi być co najmniej 1%, że 0 no, jest bezwzględną i nie powinno tak być, więc poprawione to zostało od 1 do 9%. Procent poborów zasadniczych. Ten dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły. Oraz druga sprawa związana właśnie była z przyznawaniem tego dodatku motywacyjnego, a mianowicie rozszerzyliśmy katalog ustawowy, na jakiej podstawie ten dodatek motywacyjny się należy, a mianowicie za osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawcze, opiekuńcze, wprowadzenie innowacji i tak dalej, zaangażowanie. Tu wojewoda twierdzi, że powyższe warunki wykraczają poza ramy kompetencji Rady, znajdują one odzwierciedlenie w karcie nauczyciela. Dlatego też zostało to skorygowane i po prostu z regulaminu zostały usunięte te cztery punkty i zmiana tych warunków już jest dostosowana do warunków, które dają podstawę prawną, aby ten regulamin został przyjęty. Ponadto to regulamin ponownie został uzgodniony ze związkami zawodowymi i pani prezes związku, pani Justyna Wojskowicz, Habinka pisze, że zaproponowane paragrafy w projekcie opiniowanej uchwały nie budzą wątpliwości z punktu widzenia interesów pracowniczych i zadań objętych działaniem w związku, a więc opiniuję to pozytywnie. W związku z tym ja również prosiłbym, aby w tym wydaniu przegłosować te poprawki, które nakreślone zostały przez wojewodę. Dziękuję panu wójtowi i przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą to jest uchwała Rady Gminy Wejce w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Wejce na rok szkolny 2019-2020. Paragraf pierwszy. Określa się następujące średnie ceny jednostek paliwa w gminie Wejce na rok szkolny 2019-2023. 20, przepraszam bardzo. I tu może omówimy to, panie przewodniczący. Bardzo proszę.
I tu, szanowni państwo, szczególna uchwała jest podyktowana. Uchwała jest podyktowana zmianą ustawy o systemie prawa oświatowe, gdzie mówi się teraz, że Rada Gminy zatwierdza średnie ceny paliwa, które są podstawą do obliczenia kosztów związanych z dowozem niepełnosprawnej osoby do szkoły. To, co na komisji mówiłem, że takich osób u nas chyba są dowożone dwie i rodzicom zwracamy koszty za ten dowóz. Oni sobie sami we własnym zakresie dowożą. Na dzień dzisiejszy było to tak, że przeliczaliśmy ilość kilometrów razy po prostu cenę też. My braliśmy średnią cenę z danego miesiąca i po prostu razy ilość paliwa, która jest tam określona w parametrach pojazdu i takie kwoty żeśmy wypłacali. Na dzień dzisiejszy winno to być uregulowane uchwałą Rady i dzisiaj zostały po prostu takie kwoty uśrednione ze wszystkich stacji, zarówno w Bejscach, jak i w Kazimierzy Wielkim. Ja przybliżę. Rolmet Bejsce bezołowiowa benzyna 4,97, olej napędowy 5,12, LPG 2,41, Rolmet Kazimierza 4,97 bezołowiowa, 5,12 olej, 2,41 LPG, Orlen Kazimierza 4,99 bezołowiowa, 5,14 olej, 2,41 LPG, Moja Rogów 4,99, 5,09 olej i 2,47 gaz. Moja Kazimierza Wielka 4,99 bezołowiowa, 5,14 i 2,41 gaz. I Żurek Kazimierza Wielka 4,95 bezołowiowa, 5,10 i 2,39. A więc średnia, panie przewodniczący, można sobie wpisać i szanowni państwo, dla benzyny bezołowiowej jest 4,97, dla oleju jest 5,11, bo to jest olej pierwszy, jest 5,11, dla bezołowiowej jest 4,97 i gaz, bo tej nie bierzemy bezołowiowej 98 pod uwagę, dla gazu jest 2,41 i takie na dzień dzisiejszy średnie obowiązują z dzisiejszego dnia na terenie stacji, które są na terenie powiatu kaźmierskiego. I takiej wysokości dostawki prosimy o przegłoszenie. Dziękuję bardzo panu Witowi i przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą to jest uchwała Rady Gminy Bejsce w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie się uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 roku. I pani kierownik, pani bardzo, kierownik proszę, bardzo proszę o wyjaśnienie. Jako przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania oraz przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nakazują obligatoryjnie Radzie Gminy uchwalanie corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Główne zadania do realizacji w 2020 roku to zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem, zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
udzielanie pomocy rodzinom, z którymi stoją problemy alkoholowe, pomocy psychosocznej, prawnej, materialnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W związku z tym proszę Radę Gminy o podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. I przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i następną uchwałą jest uchwała Rady Gminy Bejsce zmieniająca uchwałę nr 9/58/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 października 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gmina Biblioteka Publiczna Bejsce. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 9/58/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gmina Biblioteka Publiczna w Bejsce dokonuje się następujących zmian. Jeden. W paragrafie drugim otrzymuje brzmienie: siedzibą biblioteki jest wieś Bejsce. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: cele, zadania, ustrój oraz finansowanie biblioteki określa jej statut. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: działalność biblioteki będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu gminy. Ponadto biblioteka może uzyskiwać środki i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w artykule 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie: wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bejsce. Paragraf 2. W uchwale nr 9/58/2007 roku Rady Gminy w Bejsce z dnia 15 sierpnia 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bejsce uchyla się paragraf 7. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bejsce. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Przewodniczący, Panie Rado, otóż to, co Pan Przewodniczący odczytał, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury, musimy dokonać pewnych zmian ze względu na to, że zmieniły się przepisy. Jak dotychczas sprawozdanie finansowe gminy biblioteki zatwierdzała Rada Gminy, teraz sprawozdanie będzie zatwierdzał Pan Wójt. W związku z czym musieliśmy dokonać pewnych zmian w tej uchwale, w ślad za tym przygotować projekt uchwały i nadać nowy statut Gminy Biblioteki Publicznej i Szaliska. W związku ze zmianą przepisów musieliśmy dokonać tych zmian, więc bardzo proszę. Określamy ją bardziej ogólnie, ze względu na to, że dzisiaj jest w budynku 227, za chwilę może być w budynku 69, czy tam załóżmy tutaj przeniesiemy, czy gdzieś. Dlatego jest siedziba wieś Bejsce. Ale też to jest wymóg formalny, tak jakbyśmy to robili przy świetlicy w Grodowicach. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni i ostatnią uchwałą jest uchwała Rady Gminy Bejsce w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach. Paragraf pierwszy. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bejsce i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Nie pani sekretarz, nie przybliży. Szanowni Państwo, to co już powiedziałam wcześniej, w uchwale z 2007 roku był zapis, że stanowi w paragrafie bodajże czwartym, tak? Ustrój biblioteki oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania jako jednostki organizacyjnej było zamieniane określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W związku z tym, że nie mogliśmy uchylić tej całej uchwały, bo ona jest o utworzeniu samorządnej instytucji kultury, w związku z tym zmieniliśmy zapis, tak jak wcześniej Państwo głosowali, że paragraf 4 otrzymał brzmienie, że cele i zadania ogólnie określa statut. W związku z czym został przygotowany odrębną uchwałą statut, który później, jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy mogli go zmieniać, korygować. Odrębną uchwałą. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Przystępujemy do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni. Następnym punktem dzisiejszej sesji jest punkt sprawy różne i wolne wnioski. Na początku chciałbym poprosić kolegę radnego Stanisława o przybliżenie nam działalności Gminnej Spółki Wodnej. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Wójcie. Ja takie krótkie sprawozdanie, bo takie sprawozdanie obszerniejsze będzie po prostu na walnym zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej. Ale tu nie wszyscy radni, nie wszyscy sołtysi przychodzą na takie walne zgromadzenia i tak postanowiłem to dzisiaj po prostu przedstawić sprawozdanie z realizacji zadań w 19 roku. I tak po kolei Morawiany, ruch od młyna 500 metrów i plus 85 metrów Kaczkowice, Łysa Góra, to było zrobione w ubiegłym roku, ale było dopiero rozliczone w tym roku, bo w ubiegłym roku brakło nam pieniążków, a było to wymagające po prostu, żeby odmulić te rowy. I to było, koszt tego zadania był 3525,79 zł. Z Beltowice główny ruch 1300 metrów bieżących oraz Bejsce od Pasternika do młyna 2500 metrów bieżących, koszt 22 902,60 zł i zadanie to było z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Morawianki, główne rowy przy wałach w Błonie 1340 metrów bieżących i koszt tego zadania to 8076,18 zł. I to też było z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Bejsce Ubinówka 735 metrów i Pasternik 925 metrów. Koszt zadania 10 004,82 zł. To było zadanie z dotacji Urzędu Gminy Bejsce. I tu w imieniu całego zarządu chciałbym serdecznie Wysokiej Radzie podziękować za wsparcie takie, to panu wójtowi, pani skarbnik, że po prostu przyczynili się do tego, no dzięki temu dofinansowaniu mogliśmy to po prostu poszerzyć te nasze zadania. A woda, te ostatnie ulewy pokazały nam, gdzie to było potrzebne. I tak łącznie w 2019 roku poddano konserwacji 7385 metrów bieżących rowów melioracyjnych. Łączna wartość wykonanych prac 44 509,82 zł. Wysokość dotacji z Urzędu Gminy Bejsce 10 000. Wysokość dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 29 700 zł. No i koszt zadania
koszt zadań ze środków własnych 4809 zł 39 groszy. Jest to, no, w tym roku naprawdę udało nam się bardzo dużo zrobić tego i jest to, mieszkańcy po prostu widzą to, że jest to, już się poprawiła po prostu ściągalność tych składek, ale jeszcze w niektórych miejscowościach po prostu nie wiem, czy to jeszcze nie dostrzegają tego, no bo ktoś powie tak, a u mnie w moim miejscowym się nic nie kopie, ale nie zdaję sobie sprawy, że tam te łąki też ma przy tym rowie, co są wykopane. No on nie widzi tego, ale że przy jego miejscowości, no ale są takie rolnicy, co po prostu mają łąki i w Bejsach, i na Zbeltowicach, i, no ale tego gdzieś nie dostrzegają. Myślę, że to tu dzięki temu dofinansowaniu z Urzędu Gminy, no, no 10 tysięcy, no to nie jest, dwa odcinki rowów ładnych jest zrobionych. No i to naprawdę jeszcze raz dziękuję, no i proszę o jeszcze. To będziemy wnioski składać. Szersze takie sprawozdanie, no to już będzie na walnym, bodajże w lutym zrobimy walne wprowadzenie. No i tu musimy się też jeszcze zastanowić, bo naprawdę jeszcze jest rowów, bo to spółka, mogę powiedzieć tak, była zaniedbana przez kilkanaście lat. I to, no nie zrobi się, no ale musimy się tu też nad stawką po prostu zastanowić, bo za te 20 zł naprawdę, 20 zł z hektara to jest 5 metrów rowu. Niecałe 5 metrów, 4,5 metra wychodzi od mulenia. No, no to jest za te 20 zł z hektara. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja proszę. To poproszę pana. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie i panowie sołtysi. Ja chciałbym bardzo serdecznie wam podziękować za cały rok waszej społecznej pracy. Dziękuję za duże zaangażowanie w działalność, jaką wykonujecie na rzecz naszej wspólnoty samorządowej, czyli naszych mieszkańców. Wspólne działanie przyniosło wiele dobrego, wiele dobrych i przemyślanych decyzji. Rok 2019, jak wiecie, nie należał do najlepszych. Wiosenna susza, majowe ulewne deszcze spowodowały wiele szkód w infrastrukturze drogowej, jak również w naszych gospodarstwach domowych, w rolnictwie. Obnażyło pewne niedociągnięcia systemów odwodnieniowych, zaniedbania zabiegłych, drożności rowów, przepustów. Dziękuję tu panu przewodniczącemu spółki za to zaangażowanie i za realizację nakreślonych przez państwa tego zadania, które on realizuje w ramach spółki. Wiadomo, że dokonując koparki w znaczny sposób i szybko doprowadziliśmy do, nie generując kosztów dużych, do szybkie uporządkowania naszej zniszczonej infrastruktury. Wszystkie inwestycje termodernizacji budynków w Sulewice, Morawianki, Sęniszowice udało nam się ukończyć terminowo. Również budowa świetlic w Grodowicach przebiegła zgodnie z harmonogramem. Wszystkie zadania, jak wspominałem wcześniej, zostały już rozliczone finansowo. Dziś jeszcze miały nam wrócić tylko pieniądze z remontu dróg, na które pozyskaliśmy 80% dofinansowania. Państwa pomoc, zaangażowanie były bardzo duże, dlatego z tego miejsca dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję bardzo moim najbliższym współpracownikom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za ich kompetencyjność, lojalność i zaangażowanie. Przed nami kolejny rok. Dziś uchwalając budżet przyjęliśmy nowe zadania do realizacji w 2020 roku. Podjęliśmy i przyjęliśmy nowy plan działania na kolejny rok, w trakcie którego, jeżeli będą możliwości pozyskiwania środków finansowych, będziemy starać się o nie, aby ten budżet zwiększyć i aby realizować zadania, które będą wymagane w naszej miejscowości, w naszej gminie. Rozpoczynamy pierwszy rok Funduszu Sołeckiego. Każdemu z sołeców zostały przydzielone środki. Myślę, że tak jak było,
na realizację potrzebnych potrzeb, najważniejszych potrzeb. Zostaną one przez Państwa i przez mieszkańców przyjęte z zadowoleniem. Przed nami nowy rok 2020 niesie za sobą nowe wyzwania, dlatego chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Życzę samych sukcesów w tej społecznej pracy. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy, aby wkroczyli w niego z nadzieją, że wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrych rzeczy. Życzę sobie i Państwu spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości, zrozumienia, jedności w rodzinach i wspólnocie społecznej. Niech 2020 rok przyniesie nam wszystkim odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte przez nas działania i zamierzenia zakończą się sukcesem. Niech wiara codziennie daje nam siły i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim szampańskiej dobrej zabawy sylwestrowej. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I ja z tej strony chciałem wszystkim sołtysom, wszystkim radnym życzyć z okazji nowego roku dużo zdrowia i wytrwałości w pracy na rzecz lokalnych społeczności. Tak Wam, jak i Waszym rodzinom życzę wszystkiego najlepszego. Wobec tego, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji, zamykam sesję Rady Gminy Bejca.